Witam panie przewodniczący. Dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia do udzielenia wywiadu w związku z planowaną inwestycją na terenie gminy Pelplin, która budzi naprawdę ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców. Także tym bardziej się cieszę, że przewodniczący Rady Miasta jest skłonny do tego, aby porozmawiać z nami na ten temat, aby pewnie przekazać też mieszkańcom informacje, o których w dalszej części będą mogli wysłuchać. Zacznijmy może od takiego podstawowego pytania, które zadaję każdemu, z którym rozmawiam, czyli jakiego rodzaju inwestycja jest planowana na terenie w okolicy skrzyżowania ulicy Podgórnej z obwodnicą Pelplina. Witam. Może rozpocznę od tego, że powitam się z panem redaktorem. Witam za pośrednictwem portalu Kociewie Online wszystkich mieszkańców. Ze swojej strony chciałem bardzo serdecznie podziękować panu redaktorowi za możliwość spotkania i możliwość przeprowadzenia rozmowy na temat tej, tak jak pan redaktor wspomniał, budzącej liczne kontrowersje inwestycji. Na przestrzeni ostatnich dni, na przestrzeni ostatnich tygodni, zwłaszcza poprzez portale społecznościowe, ta inwestycja nabrała niesłychanego rozgłosu. Niestety, muszę to podkreślić, niestety spora część tych informacji, która jest przekazywana poprzez fora internetowe, jest nieprawdziwa, mija się z prawdą i dlatego mam nadzieję, że w trakcie tejże rozmowy nasi mieszkańcy będą mogli poznać, jaki jest faktyczny stan tejże inwestycji. Oczywiście ja ze swojej strony mogę mówić tylko i wyłącznie tyle, ile przekazuje do opinii publicznej sam inwestor. Może rozpocznę od tego, że obalę pierwszy mit, który narósł, jako że Rada Miejska, jako że przewodniczący ma wszechmocną władzę wobec tejże inwestycji. Niestety muszę jednoznacznie stwierdzić, że osoby, które upowszechniają takie teorie, że przewodniczący Rady Miasta czy sama Rada może względem tego postępowania wszystko, że może zatrzymać to postępowanie, jest jak najbardziej nieprawdziwe. Ani żaden z radnych, ani przewodniczący, ani Rada Miejska jako całość nie ma absolutnie żadnych kompetencji prawnych do prowadzenia tego postępowania administracyjnego. Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej wydaje burmistrz miasta i gminy Pelplin i on prowadzi postępowanie administracyjne. My jako Rada nie mamy żadnego wglądu do akt sprawy i tak jak wspomniałem, ja mogę się tylko posiłkować tym, co przekazuje do opinii publicznej sam inwestor. Odbyło się już spotkanie z mieszkańcami u progu, jeśli się nie mylę, 2018 roku. To do tego wrócimy. I teraz już przechodzę, bo chciałem, musiałem nawiązać do tego, że ja bezpośrednich informacji od inwestora wynikających z prowadzonego postępowania administracyjnego nie mam, bo nie mam do tego absolutnie prawa. A gdybym miał dostęp do akt sprawy, byłoby to absolutne pogwałcenie podstawowych zasad postępowania administracyjnego. I po tym wstępie mogę w chwili obecnej wrócić do zadanego przez pana redaktora pytania, jakiego rodzaju jest to inwestycja. Z danych przedstawionych przez inwestora, wbrew temu, co jest powielane niejednokrotnie w przestrzeni publicznej, nie ma to być spalarnia odpadów. Ma być to zakład produkcji mączki mięsno-kostnej oraz tłuszczy zwierzęcych. Tak jak zapewnia inwestor, a słowa takie padły podczas spotkania w Miejskim Ośrodku Kultury na początku 2018 roku, inwestor zamierza przetwarzać odpady poubojowe. Jednak te odpady poubojowe dzielą się, tak jak przedstawił to inwestor, na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to są odpady typu padlina i te odpady podlegałyby spalaniu. Wówczas teoretycznie można by mówić o spalarni, natomiast ten inwestor nie będzie przetwarzał ani odpadów kategorii pierwszej, ani odpadów w kategorii drugiej, które to odpady także już podlegają pewnym dysfunkcjom chorobowym, będzie przetwarzał odpady kategorii trzeciej. I tak jak zapewnia inwestor, są to odpady, można powiedzieć, bezpieczne, ponieważ są to po prostu czyste odpady z produkcji zakładów mięsnych, są to pióra, korpusy, głowy. Te elementy nie posiadają żadnych elementów chorobowych. I w związku z tym one nadają się do produkcji mączki mięsno-kostnej oraz produkcji tłuszczy zwierzęcych i są to
elementy, no można powiedzieć, bezpieczne, ponieważ przeznaczone do dalszej produkcji, tak jak zapewnia inwestor, produktów typu karma dla zwierząt, czyli do dalszej, można powiedzieć, konsumpcji. Co prawda nie dla ludzi, ale dla rynku spożywczego naszych czworonogów. Pytanie od jednego z mieszkańców, który mieszkanki gminy Pelplin, która to pytanie co prawda zadała do burmistrza, ale faktycznie to pytanie odnosi się do rady. Czy radni poprzednich kadencji nie wiedzieli, co przegłosowują? Tu podejrzewam chodzi o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2010 roku. Czy teraz prawie ci sami radni wiedzą, co robią? Czy liczy się ich tylko własna korzyść? To pytanie od pani Bernadety. Myślę, że radni poprzednich kadencji oczywiście wiedzieli, co przegłosowują. Tak jak z rozmów, informacji przedstawianych przez pana burmistrza, no i w ogóle z dokumentów powszechnie dostępnych, czy mam tu na myśli miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, nie można ograniczać tej inwestycji do roku 2010, że w roku 2010 radni podjęli decyzję o możliwości ulokowania takiego zakładu właśnie w tym konkretnym terenie. Ponieważ w roku 2010 radni przegłosowali zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i to również jest właśnie jeden z tych mitów, który krąży w przestrzeni publicznej. Ten plan nie obowiązuje w tym zakresie produkcyjnej, nie obowiązuje od 2010 roku, tylko od lat wcześniejszych. Jeszcze pan burmistrz wspomina o latach, początku lat 90., kiedy to jeszcze zupełnie inna podstawa prawna uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązywała wszystkie organy, zarówno wójta, burmistrza, prezydenta czy radę miejską. I od lat 90. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pojawiały się już zapisy o funkcji produkcyjnej dla konkretnie tego terenu. Od lat 90. I teraz, czy radni nie widzieli, co przegłosowują? No, przegłosowywali rozszerzenie tego planu o funkcję umożliwiającą lokalizację na tym terenie farm wiatrowych, które z jednej strony miasta już powstały. Między innymi ten plan dlatego został wprowadzony w życie w zakresie zmian dotyczących farm wiatrowych. Odnośnie tego, czy nie wiedzieli, co robią, no można by też zadać pytanie na przestrzeni od lat 90. Dlaczego żaden z radnych, dlaczego nikt nie zgłosił, żaden z mieszkańców nie zgłaszał problematyki konieczności zmiany tego planu? No nikt tego nie zrobił. Co więcej, kiedy uchwalano w roku 2010 te zmiany planu, wówczas także no, nikt nie zgłaszał zapotrzebowania zmiany przy okazji tego planu o usunięcie funkcji produkcyjnej. Dlatego tu problematyka nie dotyczy konkretnie czasu przestrzeni lat 2010, powiedzmy 2019, tylko od początku lat 90. tak naprawdę ten plan funkcjonuje. Wszyscy z tym planem żyli. Okoliczności się zmieniły, blisko 30 lat nie było zapotrzebowania na budowę tego typu zakładu. Teraz pojawił się inwestor, chce taki zakład wybudować i po prostu chce wykorzystać zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który to obowiązuje, można powiedzieć, już niemalże 30 lat. Zostańmy przy miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Od mieszkańców można usłyszeć taką tezę związaną z tym, że w 2010 roku, z tego co mi wiadomo, nikt nie oprotestował tego uchwalanego planu, a mieszkańcy wskazują, że ten plan był, jak to sami określają, po cichu wprowadzany. Jak wygląda procedura, tak? Czy ten plan w jakikolwiek sposób mógłby być wprowadzany po cichu? Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego absolutnie nie da się wprowadzić po cichu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma bardzo doniosłe znaczenie dla funkcjonowania całej gminy i pewnie między innymi z tego powodu ustawodawca postanowił uregulować w taki sposób procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby nie można było tego zrobić na przykład na jednej sesji. Miejscowego planu nie można wprowadzić w taki sposób, że odbywa się sesja Rady Miejskiej, burmistrz jeszcze na początku sesji zgłasza wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad, o wprowadzenie punktu dotyczącego zmiany miejscowego, czy wprowadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to absolutnie niemożliwe. Po pierwsze, rozpoczęcie procedury planistycznej w sensie miejscowego planu należy poprzedzić przygotowaniem studium. I jeśli studium jest aktem
kierunków rozwoju planistycznego gminy. I studium jest obligatoryjne dla całej gminy. Cała powierzchnia gminy Pelplin musi posiadać studium. I takie studium jest, można powiedzieć, w pewnym sensie podstawą do formowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czyli nawet zanim powstanie uchwała, zanim powstanie projekt uchwały o miejscowym planie, najpierw musi być studium. Czyli to już jest jedna doniosła rzecz, którą trzeba zrobić. I też studium nie da się uchwalić faktycznie w przeciągu jednej sesji. Jest to złożona procedura, którą trzeba poprzedzić, zanim zostanie przegłosowany czy wprowadzony w życie miejscowy plan. I dopiero mając studium, na tej podstawie najpierw trzeba podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To jest jedna uchwała. Publicznie należy ogłosić to w sposób publiczny. Tu oczywiście być może ustawodawca w taki, a nie inny sposób to uregulował, ale te informacje są jawne. Co prawda do wszystkich mieszkańców, do każdego domu nie przychodzi takie zawiadomienie. To jest być może błąd, ale takie jest prawo. I burmistrz, jakikolwiek by on nie był na przestrzeni lat, musi przestrzegać prawa i ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu wraz z możliwością składania wniosków do planu odbywa się poprzez biuletyn informacji publicznej, poprzez tablice urzędowe. W ten sposób między innymi zostało to uregulowane. Można mieć pretensje oczywiście do ustawodawcy, ale w taki sposób to zostało ustanowione, usankcjonowane. W następnej kolejności dopiero wójt, czy w naszym przypadku gminy Pelplin, burmistrz przygotowuje projekt miejscowego planu. Dalej następuje szereg uzgodnień projektu miejscowego planu z innymi podmiotami czy organami. Jest opracowywana prognoza wpływu ustaleń planu miejscowego na środowisko. Jest wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, kiedy już ten projekt został przygotowany. Jest do publicznego wglądu. Każdy może przyjść i się z nim zapoznać. To ogłoszenie też jest w sposób ustawowy uregulowany, w jaki sposób to ogłoszenie ma wyglądać. Także te możliwości uczestnictwa społeczeństwa są zagwarantowane. One niestety nie są idealne. To narzuca nam ustawodawca. Gdybyśmy wysyłali pewnie zaproszenia dla wszystkich mieszkańców indywidualnie, to urząd by się naraził na zarzut, że wydatkuje finanse publiczne bez podstawy prawnej. Mógłby paść oczywiście taki zarzut. Dlatego burmistrz działa w granicach i na podstawie prawa i procedura planistyczna jest bardzo skomplikowana, bardzo czasochłonna i nie da się tu zrobić nic po cichu i nie da się nic przemycić. Wszystko jest nader transparentne. To trzeba też sobie jasno powiedzieć. Wróćmy jeszcze do tego 2010 roku. Czy w tamtym okresie, kiedy był zmieniany ten plan, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tamci radni, według pana wiedzy, bo pan wtedy przewodniczący radnym wtedy nie był, posiadali wiedzę, co na tej działce tu koło obwodnicy ma powstać? Tak jak pan redaktor wspomniał, w tamtym czasie nie byłem ani przewodniczącym, ani nawet radnym. Byłem po prostu mieszkańcem, szeregowym mieszkańcem Pelplina. Odpowiadając na tak zadane pytanie, czy mieli świadomość, co może powstać na tym terenie, tak? No, przegłosowywali radni zmianę do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ja mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, że po prostu zapoznaję się z wszystkimi uchwałami, projektami uchwał, które są przedkładane Radzie Miejskiej w Pelplinie. Myślę osobiście, że każdy radny robi tak samo. Oczywiście tutaj ocena należy, tu każdy powinien sam ocenić radnych, czy tak robią, czy nie robią. Moim zdaniem to jest podstawowe w ogóle zachowanie radnego, aby zapoznawać się z tym, co mają przegłosowywać. Także ja wierzę, że ci wszyscy radni doskonale wiedzieli, jakie są zapisy miejscowego planu i oczywiście mieli tego świadomość. I tak jak wspominałem wcześniej, tą świadomość mieli radni na przestrzeni wielu, wielu lat. Czy konkretnie wiedzieli, że powstanie tam zakład produkcji mączki mięsno-kostnej? No myślę, że nie wiedzieli, bo myślę, że nawet sam inwestor w tamtym czasie nie miał pojęcia, co będzie robił w 2018-2019 roku. Tak mi się wydaje, że sam inwestor o tym jeszcze w tamtym czasie nie wiedział. Jeżeli chodzi o tereny produkcyjne na terenie gminy Pelplin, patrząc przez pryzmat tego przykładu, o którym teraz rozmawiamy, czy warto uchwalać tereny produkcyjne na terenie gminy Pelplin? Czy może nie uchwalajmy tych takich terenów, nie wskazujmy miejsca do tworzenia nowych zakładów, tylko że no wtedy jakby ten rozwój gminy, podejrzewam, no będzie ograniczony. Czy jest to taki moment, w którym mówimy, no nie chcemy tutaj zakładów dużych,
Czy to jest moment, w którym jednak no, musimy troszkę jednak dać miejsca inwestorom? Moim zdaniem, gdyby nie było żadnych inwestycji na terenie gminy Pelplin, mam tu na myśli inwestycji inwestorów zewnętrznych, wówczas rozwój gminy byłby, tak jak pan redaktor wspomniał, zahamowany w sposób bardzo daleko idący. Mieszkańcy, pamiętajmy, to też jest znak czasu, że teraz być może ten zakład nie jest aż taki niezbędny dla mieszkańców. Sytuacja ekonomiczna i gospodarcza na początku lat 90. była zupełnie inna. Każdy dążył do tego, żeby znaleźć miejsce pracy. Bezrobocie było dużo większe w latach 90. Każdy chciał mieć miejsce pracy. Każdy chciał, żeby jakikolwiek inwestor się wybudował jak najbliżej miejsca naszego zamieszkania. Świadomość społeczna też się zmieniła w bardzo daleko idący sposób. Świadomość ekologiczna mieszkańców się zmieniła. To wszystko się zmieniło. I teraz pytanie, czy nie posadawiać jakichkolwiek zakładów produkcyjnych na terenie miasta i gminy Pelplin? Czy nie robić takich zapisów? Czy uniemożliwiać wprowadzanie takich zapisów przeznaczania terenów pod zabudowę produkcyjno-przemysłową? Na pewno moim zdaniem trzeba to po prostu robić rozsądnie. Lokalizowanie takich terenów w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych, myślę, że no, z tym już na przyszłość, że takich problemów po prostu nigdy nie będzie. Zawsze musi być bufor bezpieczeństwa, jakaś strefa oddzielająca w sposób bezpośredni dany zakład produkcyjny od terenów mieszkalnych, bo jeśli takiej strefy buforu bezpieczeństwa nie ma, wówczas właśnie mamy problemy takie, jak obecnie występują. Dlatego te tereny inwestycyjne, gdyby ich nie było, to gmina Pelplin nie ma szansy wówczas na pozyskiwanie jakichkolwiek nowych źródeł dochodu. A pamiętajmy, że cały czas na gminę są nakładane coraz to nowe obostrzenia, coraz to nowe obowiązki i dlatego ten z jednej strony oczywiście mieszkańcy, z drugiej strony, jak ja to mówię, mieszkańcy, z trzeciej strony mieszkańcy, ale z czwartej strony też patrzmy na jakieś dodatkowe źródła, z których można by czerpać zyski, tak aby gmina mogła się rozwijać, tak aby były pieniądze na budowę nowych dróg, bo to jest jedną z podstawowych bolączek naszych mieszkańców, że każdy chce już dojeżdżać do swojego domu jakąś wygodną i bezpieczną drogą. Dlatego tereny inwestycyjne w sposób naprawdę nader rozsądny i chciałbym, takie jest moje marzenie, taka jest moja wola, aby kolejne plany były na tyle obostrzone, aby pojawiały się w tych planach zapisy o tym, aby potencjalnie nowe zakłady były bezpieczne względem środowiska, żeby nie były uciążliwe ekologicznie, żeby takie zapisy się pojawiały. Właśnie chciałbym do tego nawiązać, do tych zapisów, o których też widziałem w portalu społecznościowym, o których pan wspominał, aby umieszczać w tych planach zagospodarowania zapisy mówiące o tym, że nie mogą to być zakłady uciążliwe. Na jednej z sesji Rady Miasta w zeszłym roku mogli radni wysłuchać wypowiedzi planistki, która opowiadała o produkcjach, o działalności produkcyjnej w zakresie właśnie tej uciążliwości i wskazywała, że bardzo trudno jest znaleźć działalność produkcyjną, która nie byłaby uciążliwa. Stąd moje pytanie, czy robiąc zapis o tym, aby ta działalność produkcyjna była nieuciążliwa, czy tak naprawdę znowu nie dochodzimy do momentu, w którym no, żaden inwestor nie będzie zainteresowany takim terenem? Po pierwsze, takie są oczekiwania naszych mieszkańców. To z tym chyba trzeba się w sposób jednoznaczny zgodzić. I ta działalność uciążliwa powinna być w sposób maksymalnie zminimalizowany względem środowiska, tak aby nasze środowisko nie cierpiało pod kątem prowadzonych działalności gospodarczych. Nie mówimy też o tylko i wyłącznie funkcji produkcyjnej, bo bardzo dużym polem i zapleczem pożądanym przez inwestorów są hale, są magazyny. Zobaczmy, co się dzieje wokół obwodnicy Trójmiasta. Tam właściwie zakładów produkcyjnych jako tako nie ma. Tam są same hale, tam są same... My jesteśmy też przy autostradzie A1. Mamy to szczęście, że wokół, na terenie gminy Pelplin jest węzeł autostradowy i niekoniecznie tu mówimy o samych typowych fabrykach, ciężkim przemyśle i tak dalej. My tutaj mówimy też o halach i magazynach, które także są w cały czas w sposób szeroki
pożądane i oczekiwane przez potencjalnych inwestorów. Dlatego ta funkcja produkcyjna, nawet jeśli byłaby z ograniczeniem walorów uciążliwości dla środowiska, owszem, ale jeszcze pozostaje funkcja magazynowa i w tym zakresie też należy patrzeć na takie plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego. I oczywiście też musi to nastąpić, tak jak już wspomniałem przed chwilą, w odległości, w pewnym buforze bezpieczeństwa od zabudowań domów jednorodzinnych. To tak, jakby mógł Pan Przewodniczący sprecyzować. Taki bufor, ile on powinien wynosić? Nie chcę tutaj rzucać jakimiś konkretnymi i precyzyjnymi liczbami, po prostu zdrowy rozsądek i po prostu spojrzenie na mapę czasem wystarcza, aby stwierdzić, tak jak wspominałem, węzeł autostrady A1. Oczywiście tam też są zabudowania, tam też są nasi mieszkańcy, ale w tamtym terenie dużo łatwiej uzyskać taki teren, który byłby po prostu oddalony od zabudowań mieszkalnych i wówczas ta uciążliwość byłaby dużo oczywiście mniejsza, aniżeli z jednej strony ulicy mieszkania, z drugiej strony zakład produkcyjny. No, raczej ten pas wokół autostrady A1, tak jak pokazują też przykłady innych gmin naszych sąsiadujących, czy rejon bardziej wysunięty na północ, czy na południe, wokół węzeł Kopytkowo, przecież wiadomo, jakie tam inwestycje zostały poczynione i jak ten teren się rozwinął.